Witam, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu, który powinien się pojawić we poniedziałek, ale pojawia się dzisiaj, dlatego że miałam jakiś taki zabiegany weekend, bo normalnie vlogi są weekendowe, więc dzisiaj będzie vlog domowy, troszeczkę z opóźnieniem, no ale jestem. Słuchajcie, tak naprawdę mam tyle nowych rzeczy, że zastanawiałam się, czy by po prostu nie nagrać jakiegoś hola. Ale poprzywożyłam rzeczy, podostawałam rzeczy, więc prawdopodobnie pokażę wam wszystko w tym vlogu, żebyśmy mieli z głowy. Są tu bardzo fajne rzeczy i będzie też rozdanie. A propos... ups. To jest pierwszy daily vlog już po moich nowych włosach, tak w ogóle zacznijmy od tego. Ja uwielbiam ten kolor, muszę wam powiedzieć, że ten kolor jest bardzo ciężko pokazać, także siedzę teraz przy białej ścianie, żebyście właśnie mogli zobaczyć, jak to wygląda, więc jest jaśniej, nie dużo jaśniej, ale jednak jest jaśniej. Również dołożyłam trochę tu pasemek od grzywki, trochę pocieniowałam sobie grzywkę i obcięliśmy więcej spalonych końcówek. Ja ten kolor uwielbiam, dużo lepiej się czuję niż w ciemnych włosach, uważam, że lepiej wyglądam, bardziej mi pasuje. Ale to jest oczywiście kwestia gustu. Większość z was uważa, że zmiana jest na plus, ale są nadal osoby, które mi wolą w ciemnych włosach. Ja się też lubię w ciemnych włosach, ale w ciemnych włosach się czuję tak bardziej poważnie. I jestem obecnie na takim ala cateringu, diecie pudełkowej, angielskiej. Jest to coś innego niż typowa dieta pudełkowa, więc na pewno nagram wam recenzję. Wiecie co, wezmę sobie jedzenie i zrobimy sobie może mukbang. Wracam z obiadem, tak się prezentuje mój obiad. Chicken tikka z ryżem i mam tutaj buraczki. I pies tu koło mnie już żebrze, ale od czego by to zacząć, naprawdę tego jest dużo. Zacznę sobie może od tego, od dopiero co rozdania, które się pojawiło na moim Instagramie. Mianowicie zaczęłam sobie testować coś takiego. Będzie drama. Kto zna Jamesa Charlesa, to wie, o czym mówię. Ale mam tutaj żelki, które są produkowane w Polsce. Właśnie zaczynam je testować i będę je brać przez 3 miesiące. I to są żelki Herker Panda, które są wegańskie, nie mają laktozy, nie mają orzechów, nie mają GMO, nie mają soi, więc nie mają glutenu. Nadadzą się dla wszystkich osób, które mają jakieś alergie. Mają bardzo dużo biotyny w składzie i pojawiły się już na Instagramie komentarze, że to jest sam cukier, ale powiem wam, no to są żelki. Oczywiście, że to jest cukier, ale jeżeli są tu żelki, które mają coś dobrego zrobić dla moich włosów, to czemu nie? Także ja zaczynam, za 3 miesiące dam wam update, zobaczymy sobie, jak wygląda mój odrost, dlatego że dopiero co farbowałam włosy, więc będzie to mocno widoczne. To są wegańskie żelki, które mają biotynę, selen, cynk i mają 5000 biotyny. Słyszałam, że to jest największa ilość biotyny w suplemencie i jedna osoba mogła właśnie wygrać ten produkt, także kogo minął ten konkurs, bardzo mi przykro, bo już jest po rozwiązaniu, ale właśnie jedna z was będzie ze mną testować te żelki i zobaczymy, jak się jej sprawdzą. Tak, na co spróbuj tych żelek? Jadłeś? Chyba jedną jadłem. W ogóle to jest smak. Na żywo. Mati w ogóle kocha żelki. To jest innovation. To jest innovation. Ma dobry smak, ale nie mogę taki owocowo śmieci. Wiesz, jak to smakuje? Coś tak smakuje. Jak lizak z Chupa Chups, ten taki dwukolorowy, z jednej strony śmietanka, a z drugiej chyba albo truskawka, albo wiśnia. Ale dobre to jest. No ale ogólnie taki update, że właśnie zaczynam to brać. I teraz co? Teraz prezenty. Mam nowe kolczyki, dostałam od Daruni, która jest tutaj u mnie w ogóle, ale pojechała do Manchesteru, także zobaczycie, może ją zobaczycie później w tym vlogu. Odwiedziła mnie na parę dni, także od Dary dostałam takie piękne złote kolczyki z Egiptu. Dziewczyny, jak jesteście na wakacjach w Egipcie, to pamiętajcie, że tam jest bardzo wysoka próba złota i można złoto dorwać w dobrej cenie, więc to jest to. I oprócz tego od niej dostałam coś, chyba nie powinnam tego pokazywać, ale pokażę wam. Retinol, prawdziwy retinol, ten, który jest dostępny w Polsce, w Europie na receptę. W Egipcie nie jest dostępny na receptę, więc tutaj mam retinol 0,25 i 0,05 stężenie, więc bardzo mocne. Więc ja czekam do chyba jesieni, zimy, zanim będę go używać, ale powiem wam szczerze, że
muszę dużo poczytać na ten temat, bo wiem, że można sobie zrobić tym krzywdę. Także dla zainteresowanych retinol jest dostępny bez recepty w Egipcie. Także mam to. Oprócz tego dostałam coś dziwnego do mycia, takie mydło z oleju chyba arganowego. Pokażę wam później, bo mam u góry w łazience. Na pewno zwróciliście uwagę na ten naszyjnik, jest przepiękny. I to się wiąże z kolejnym rozdaniem na Instagramie. Ten naszyjnik jest pozłacany, także to nie jest 100% złoto, ale jest to srebro pozłacane. I on tu ma taki, to jest taki choker złoty i ma malutkie serduszka. Mega mi się podoba. Skąd taki piękny naszyjnik? Od naszej Karoliny z kanału Stylizacja. Ona ma swój sklep. Na pewno część z was już wie. Ale jeżeli nie wiedzieliście, to właśnie Karolina jest przepiękna biżuteria, to jest właśnie ten naszyjnik, pochodzi z nowej kolekcji. Bardzo dziękuję Karolinie za przesłanie i dostałam tu kilka innych rzeczy i chciałabym się nimi z wami podzielić. Mam tutaj jeszcze takie złote kolczyki, cute, coś w moim stylu. Mam tutaj również drugi choker, naszyjnik, bardzo ładny i to są takie złote kuleczki i to jest hit. To jest hit. Dużo dziewczyn zamawia, bardzo ładnie wygląda, taki delikatny, w sumie można byłoby, mogłabym nosić to i to w sumie naraz, także fajne są to naszyjniki, jeżeli szukacie czegoś lepszej jakości, no bo to jest jednak pozłacane, ładnie to wygląda i można sobie nakładać różne naraz i mieć ten taki, może być taki warstwowy efekt. I kolejna rzecz, nie otwierałam, jest to właśnie dla was, choker srebrny, kuleczki. Stwierdziłam, że srebrny jest bardziej neutralny od złotego i więcej osób po prostu będzie chciało go mieć. Więc ten właśnie choker, ten naszyjnik powędruje do jednej z was. Także Karola, bardzo ci dziękuję, biżuteria jest przepiękna, ja się zakocham w tym chokerze. A was zapraszam na Instagrama, żeby wziąć udział w rozdaniu tych naszyjników. Czy jest jeszcze coś, co mam wam pokazać? Chyba tyle. Myślałam, że będzie więcej. A, jeszcze dwie sukienki wam pokażę, to zrobimy sobie taki try on haul. W ogóle wow. A, i to nie koniec jeszcze. Jeszcze dostałam przepiękną obudowę. Zobaczcie. Personalizowana. Mati mówi, skąd masz tak ładną obudowę? Ja mówię, Karolina. Takie fajne obudowy sprzedaje, więc jeżeli szukacie fajnej obudowy, totalnie w moim stylu, wiecie gdzie szukać. Zapraszam na Stylizację TV. Pokażę wam kuchennego lifehacka, którego opatentował Mati, aczkolwiek myślę, że już nie jedna osoba tak robi, ale hak jest taki, żeby użyć tarki do pieczarki. Ja zawsze kroiłam pieczarki i nie należy to do szybkich i przyjemnych czynności, ale z tarką jest to dużo przyjemniejsze i szybsze. Także... Czekaj, włączę stoper, żebyśmy wiedzieli o ile szybsze. To czekaj, ja muszę ten... Muszę sobie przestawić kamerę. Będziesz liczył czas? Mhm. Powiem ci start i możesz zacząć, ok? Czekaj. Tylko uważaj na palce, dobra? To nie jest konkurs, żeby być jak najszybszym, tylko żebyśmy zobaczyli, dobrze, ile czasu... Optymalizacja. Tak. Dobra, zaczynaj. Kochanie, koniec. Pokrojone. Minuta 42. Wow, a gdybym się przyłożyła, to nawet i szybciej by to wyszło. No. Także you welcome. Będzie makaron z sosem pieczarkowym z indykiem. Cebulę rozgrzewam na patelni, potem duszę pieczarki, sól, pieprz, śmietanę, makaron i mięso mielone osobno podsmażę. Basiek jest zazdrosny. Pochwal się, jak ładnie pachniesz. O, jak ładnie pachnie imbirem. Mhm. To jest to masło z Body Shopa? No. Czy z Lasha? Ja się tam Mati, czym pachnę? Mati stwierdził, że to jest cytryna i że to jest limonka. Na koniec końców to jest imbir. Chodź tu, niuńku. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że to jest imbir. Dzień dobry wszystkim. Psinek się z wami wita. Psinek nie wie, że się nagrywa. Nie wie. O, czujesz, że jadłem rybę? Nieka pyszna. Bardziej, Baziu... Śmierdzisz oscypkiem.
Co to był za kawał o sypku? Opowiemy wam kawał. Basiek mojego buta przywlókł tam, proszę pokoju. Jaki był ten kawał? No, że przychodzi Baca na bal przybierańców, siada w kącie i siedzi. I podchodzi do niego jakiś typ, nie wiem, nazwijmy go Jan. No, Jasiu Janusz. Dorósł, albo Janusz. O, podchodzi do niego Janusz i pyta się Baca, za co się Baca przebrał? Baca odpowiada, za oscypka. Janusz, no to jak to za oscypka? No po prostu, za oscypka. Siedzę sobie tu i śmierdzę. Siedzę sobie w kącie i śmierdzę, no. Ja nie umiem opowiadać kawałów. No może ja przeczytasz go, nie wiem, znajdź. No kawał. Ale o to chodziło ogólnie. Baca zaproszono na karnawale na bal przybierańców, czy co? Dobra. Pytają się go znajomi, za co się przebrał. Za oscypka. A jak to Baco za oscypkę? A siadnę sobie tu w kąciku i będę se śmierdział. No to jest dobra. Dwa razy ten sam kawał. Zobaczymy, czyja wersja jest lepsza. To sól, pieprz i sriracha. Robimy moją. Nie masz, nie wiesz, co jest sriracha? Nie, gotujesz. Nie. Pieprz? Pieprz jest w szufladzie. Tu, na samym dole. Ja łyżu nie jem, zawsze jesteś na jedzonko. Tu. Bez młynka? No, mam młynek, ale mi bateria padła. Do wszystkiego mi bateria padła. Pełna lodówka, żeby nie było. No, sriracha, bo goście. Tylko nie dużo, bo to jest spicy, ja. I do tego trochę cytryny. A ja idę przewrócić chleb z masłem. Uwielbiam masło. Chodź, dałaś no. Tego już cytrynki? No, ale do dupy to awokado. Tak, to będzie twarde. Twarde. Ja wybieram, bo też nie chciałam. Najmiększe, najlepsze. Musisz przyjechać do Ewy na kurs pani domu. Muszę. Ty będziesz książkę wydać. Wydam, e-booka. Przepisami jakiego kogoś jak ja. No. Kto nie ma czasu gotować. Aczkolwiek ostatnio się polepszam. Tak. Co sobie gotowałam? No, to Himalaje jakoś. Jak to się nazywa? Moloheje! No! Nie, to się nie liczy. Ale dobre to było. Ale tu mamy idealne jajko. Idealne! To ja wam pokażę efekt końcowy. To jest po prostu aż insta-friendly. No. Twoje się trochę porozwalały. To co? To co? I tak so. Ja chyba chcę to iść nożem i widelcem, ty też. No, w knajpie by może było coś takiego zjeść, nie? Ile byś zapłaciłabym za to? Dyszkę lekko. Lekko? Więcej nawet. Dyszkę to byś za jednego dostała. No. Także smacznego przepis macie. Po prostu awokado, pomidor, cebulka, kolendra, trochę oliwy i jajko na pół. Osobiście ręczę za ten przepis. Smacznego. Hej, witam was bardzo serdecznie w dniu kolejnym. Ananas jest, cebula jest, cebula na głowie, cebula na miejscu właściwym. Przychodzę do was w kolejnym dniu, żeby po prostu podsumować to, czego nie podsumowałam. Wczoraj jeszcze wam nie pokazałam wszystkich rzeczy, więc ten vlog to będzie jeden wielki konsumpcjonizm, jeden wielki haul. Chciałabym wam pokazać to, co kupiłam w Polsce, dlatego że przyszła mi paczka, dlatego że miałam duży bagaż, ale nie zmieściło mi się tam wszystko i musiałam wysłać paczkę. I rzecz numer jeden, którą chcę wam pokazać i polecić, pokazywałam to już na Instagramie, to jest balsam z Eveline i słuchajcie, ten balsam ma drobinki złota. On kosztował mnie 13,90, na pewno mniej niż 15 zł na promocji w Hebe. On tu ma jakąś tam nagrodę za luksusowy produkt 2017 roku, więc to nie jest nowość. Ja ten balsam obczaiłam u mojej szwagierki i to jest cacuszko, bo się błyszczy. Więc jeżeli jesteście jakimiś tymi takimi srokami, jak to się mówi, i lubicie błysk, to ten balsam jest świetny. Nie wiem, czy to tu będzie widać. Chyba nie widać, jak się błyszczy. Jestem ciekawa. Pewnie nie są. Ma drobinki złote. Ma złote drobinki. Jeżeli chodzi o skład, no to to jest słaby skład, dlatego że to ma głównie parafinę. I skład ma bardzo długi, więc nie jest to naturalny produkt. Ale nie nakładamy tego na twarz, tylko na ciało, więc nie jest tak źle. I to jest taki dodatek, żeby po prostu się coś ładnie świeciło. Multi Glow, rewolucyjna technologia. I w ogóle wiecie co?
Jeżeli chodzi o Eveline, to ja nie mam jakiegoś zdania wyrobionego, czy lubię tą markę, czy nie lubię tej marki. Jest mi taka, no spoko. Ale to, jak oni po prostu piszą na opakowaniach, że są rewolucją, innowacją. Tutaj mam jeszcze krem BB, CC krem. 8 w jednym, wiecie, 20 w jednym, 20 w jednym, 18 w jednym. Tyle to rzeczy robi, że... Ja się dziwię, czemu to jest takie tanie. No ale koniec końców to dobre produkty. Jeżeli chodzi o ten krem CC, to on był polecany przez wiele osób, w tym Karolinkę, brawe Awe. Ale powiem wam, że mnie się ten krem CC nie sprawdza, dlatego że on daje u mnie zerowe krycie i jest bardzo przyciemnie, bardzo ciemnieje, więc jeżeli ktoś jest mocno opalony, to tak i nie ma większych problemów z cerą, ale jak ktoś ma problemy z cerą, no to niestety nic nie robi, niestety, w sensie nie ma krycia. Ale jak byłam mocniej opalona, bo już trochę zbledłam, no to wyglądał ok, ale no niestety szału nie robi. Jestem trochę nim rozczarowana, jestem ciekawa, czy o nim słyszałyście, CC krem z Eveline. Tutaj, aha, i jego w ogóle było bardzo ciężko dostać. Ja go szukałam w Tarnowie, go szukałam w Krakowie, w końcu go kupiłam, uwaga, w Nowym Sączu. W Nowym Sączu go kupiłam, także był ostatni. A jeżeli chodzi o ten balsam, to też, tak jak mówię, luksusowe odżywcze mleczko do ciała, 3 w jednym, 24-garatowe złoto, Gold Expert, luksusowy produkt, także jeżeli chodzi o marketing, no to Eveline, ja kupuję wszystko. Więc dodatek na lato, jeżeli ktoś szuka, idzie na wakacje, chce fajnie błyszczeć, to... Fajna rzecz i fajny, bo jest duży i ma pompkę. To jest coś, co ja lubię w balsamach. Ja bardzo ubolewam, że moje ukochane masło z The Body Shop i w ogóle te produkty z The Body Shop nie mają pompki. No ale Eveline ma, więc to jest spoko. I jeszcze jedną rzecz mam z Eveline, którą kupiłam. Jest to odżywka do paznokci. Aj, będzie lanie. Ja wiem, że Eveline to jest zło do paznokci. Ja miałam 8 w jednym i piekły mnie jak cholera te paznokcie po tej 8 w jednym. Ale widziałam na kanale Charlotte T tą After Hybrids, czyli po hybrydzie. Nie wiem, czy ona też ma formaldehyd, ale tu jest napisane, że to jest jakaś szwedzka receptura i to jest właśnie Eveline Cosmetics, odżywka utwardzająca do paznokci, właśnie specjalnie po hybrydach, coś takiego. I uważam, że jest dużo lepsza od tej odżywki z OPI, bo mam tutaj też taką odżywkę z OPI. To jest OPI, która kosztowała około 10 funtów i powiem wam, że ta z Eveline już przede wszystkim robi ładniejsze wykończenie, te paznokcie się fajniej błyszczą i dłużej się utrzymuje Eveline. Także tej z OPI wam nie polecam. Mam obie, ale przestałam tej z OPI używać. Podobno ta OPI jest mega dobra, ale nie wiem. Ciężko stwierdzić, czy jest rzeczywiście taka dobra, ale tej Eveline ostatnio stosuję drugi dzień pod rząd, ale też już tydzień temu, jak byłam w Polsce, to jeszcze jej też używałam. I co mogę powiedzieć? No, zaczynają rosnąć te paznokcie, a naprawdę nie używam jej długo. Natomiast tej używam dłużej i nic, nie widziałam żadnych efektów, aczkolwiek szybko bardzo odpryskiwała, więc nie wiem. Jestem ciekawa, czy ktoś tu miał te After Hybrids Eveline i czy to jest rzeczywiście chłam. Jeszcze jakiś update, aha, update kremu. Jeżeli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to widział, że kupiłam właśnie tego doktora Jarta. I był bardzo polecany na zaczerwienienia, myślałam, że to będzie hit. Kupiłam go razem z moją koleżanką Anią, którą pozdrawiam. I Ania ma taką cerę, że nic jej nie zapycha, a mnie zapycha wszystko. No i rzuciłam się, bo widziałam to w TK Maxie, dorwałyśmy ten Cecipar za 5,90, to kupiłyśmy obie po prostu napalone. Dlatego, że ja mam właśnie problemy z zaczerwienieniem. Rzuciłam się na to po prostu jak Grażyna na klapki w Lidlu. Ale to mnie zapchało. Słuchajcie, użyłam tego dwa razy. I tu, i tu, i tu. Więc niestety, cieszę się, że nie kupiłam dużego opakowania. To nie ma zbyt dobrego składu. Ja rzuciłam się i nie przeczytałam, ale to jest po prostu silikon. Tutaj nie ma, tutaj te substancje, które mają działać, są daleko w składzie, że one po prostu nie działają. Jestem bardzo rozczarowana, bo to jest właśnie doktor Jart. To jest drogie. Jeżeli ktoś ma odporną cerę,
fajnie. Ale ja na mojej wrażliwej cerze nie sprawdza mi się to, nie chcę już tego nakładać na buzię, a pokładam ogromne nadzieje. I Ania, której nic nie zapycha, ona sobie może po prostu parafinę nałożyć na twarz i będzie git, też ją zapchało. Od razu używamy to tyle samo, 2 dni i od razu zauważyłam po 2 dniach, że bardzo mi się pogorszyła cera. Bardzo mi się pogorszyła cera. W 2 dni. A to jest jedyna rzecz, której użyłam nowej, więc jeżeli ktoś to ma, to dajcie znać, czy wam się sprawdza. I chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje kosmetyki. Będą pytania o pomadkę na ustach, mam 05 Loyalist z Maybelline. I pokażę wam 3 rzeczy ubraniowe i przymierzę je wam w sumie, pokażę w lustrze. Taki mini try on haul. Dobrze, rzecz numer 1. To jest taka błękitna koszula, która wygląda jakby była pomięta, a ja ją prasowałam. I to chyba ma być takie pomięte, że to jest taki materiał. To jest niby 100% bawełna, ale powiem wam, że takiego podejrzanego pochodzenia jest ta bawełna. Nie da się tego wyprasować. To ma taki też pomięty materiał. Ogólnie bardzo fajna koszula, taka luźna, błękitna. Ale no nie jestem do niej przekonana. Zmierzę i zobaczymy. I te rzeczy pochodzą ze sklepu Kukumi. Kukumi to jest sklep plus size internetowy. Pokażę wam teraz drugą sukienkę, którą już widzieliście na mnie w kawałek w filmie o Danielu Wellingtonie. To jest właśnie taka hiszpaneczka jeansowa, mini. Tutaj jest na gumie, tutaj ma takie trochę dzwoniaste rękawy. I tutaj jest taka rozkloszowana. Także zaraz ją ubiorę i wrzucę, ale jest bardzo fajna i bardzo wygodna i przede wszystkim się rozciąga. To jest w rozmiarze XL i ja zamawiałam właśnie L-ki albo XL-ki, tak na próbę, żeby sprawdzić rozmiar. I to jest duże rozciągiwe, myślę, że 16, myślę, że 18 też tutaj spokojnie wejdzie. I trzecia sukienka, która podbiła nie tylko moje serce, bo wasze też, to jest właśnie taka zielona sukmana. Zobaczcie, to jest maxi. Piękny kolor. Jak ktoś jest tu jesienią, to jest kolor dla jesieni. I to już jest w rozmiarze L. I to jest maxi. Także to są te 3 rzeczy w Kukumi, z Kukumi. To zostało mi wysłane. Mam zniżki, jeżeli kogoś to interesuje. Na hasło Ewa będziecie mieć po 15 albo 10% zniżki. Tak. To ja idę się przebrać i zobaczymy się przed lustrem. Sama koszula jest spoko. Także, no widzicie, jest taka pomięta, także oversize'owa, większa, fajna, wygodna. To jeszcze guziczków nie przebiłam. Podobna trochę do mojej koszuli Ralpha Laurena, której, czy ona to jest? Jest. W podobnym kolorze do tej. Także już podobną mam. A słuchajcie, zobaczcie, co tutaj jest. Mam tutaj suknie ślubne, które będę mierzyć, ale to nie w tym filmie, bo to już będzie za dużo. Także to jest właśnie ta koszula numer 1. Fajna, luźna. Jeżeli chodzi o rozmiar, to 16 wejdą, 14 na spokojnie, taka oversize'owa będzie. I 18 myślę, że też z mniejszym biustem. A to jest rozmiar XL tej koszuli. I teraz wam pokażę sukienki. To jest właśnie ta druga sukienka i ona jest też bardzo fajna, tylko to, co mi w niej przeszkadza, to może nie to, że przeszkadza, ale trzeba uważać z podnoszeniem rąk, bo się podnosi, ale myślę, że dziewczyny, które mają mniejszy biust, nie będą miały z tym problemu. Także to jest taka zwykła cute sukienusia. Fajnie taka biżuteria wygląda do odkrytych ramion. Zwykła niebieska, bardzo neutralna, też bardzo rozciągliwa. To jest XL-ka i ta XL-ka jest duża. Także tutaj 18 wejdą, nawet 20 wejdą. Nic, tylko słuchajcie, teraz jechać na wakacje. Bardzo fajna. Zobaczcie ten kolor. Jaka ta sukienka jest przepiękna. Ten kolor, to jest taki emerald, to jest taki szafir? Nie, jak się nazywa ten kamień szlachetny zielony? Rubin jest czerwony, szafir jest niebieski. A co jest zielone? Szmaragd! Tak, szmaragdowy. Zobaczcie na ten kolor. Przepiękny, na bogato, królewski, szmaragdowy kolor. Me gusta. Obiecuję. Obiecuję, że się pozbędę tego żelazka. Już nigdy nie będzie w tle. Tak samo kosz na pranie. Life. Uwielbiam tą sukienkę i ja muszę jechać na jakieś wakacje. Będę kończyć. Bardzo wam dziękuję za oglądanie.
I co? Ja wiem, że ten vlog był taki... Tyle zakupy mango z Ewą, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Sorry, no chciałam wam już wszystko pokazać, żebyście widzieli, co mam nowego, co będę testować i co mi się sprawdziło, a co nie. No, więc spadam. Do zobaczenia już niedługo. Buziaczki. Pa!